Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Rząd przedstawił zmiany w programie szczepień. Zwiększona zostanie liczba punktów szczepień. Możliwe będą szczepienia m.in. w zakładach pracy i aptekach. Szczepić mają obok lekarzy także pielęgniarki i ratownicy medyczni. 12 kwietnia ruszy rejestracja dla osób z rocznika 1962. W kolejnych dniach prowadzone będą zapisy dla następnych roczników, aż do rocznika 1973. Obiecaliśmy na początku roku, że wykonamy 6 milionów szczepień do końca pierwszego kwartału. I właśnie dzisiaj, tuż przed końcem pierwszego kwartału, to 6-milionowe szczepienie zostaje wykonane. Do końca drugiego kwartału wykonamy łącznie 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce. Ze względu między innymi na wzrost liczby dostępnych szczepionek zwiększamy w sposób zasadniczy miejsca, gdzie będą wykonywane szczepienia. Do tej pory mogły szczepić wyłącznie podmioty prowadzące działalność leczniczą. W drugim kwartale uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników medycznych, dla pojedynczych pielęgniarek. Wprowadzimy również punkty drive-thru oraz na pewnym etapie w drugim kwartale uruchomimy szczepienia w zakładach pracy. W kwietniu rozpoczynamy od 12 kwietnia zapisy. Pierwszy to będzie rocznik 1962 i potem przez kolejne dwa tygodnie aż do rocznika 1973 będzie trwała rejestracja. Każdego dnia uruchamiamy kolejną grupę. Sejm przyjął dziś uchwałę w obronie polskiej mniejszości na Białorusi. Posłowie wskazali, że działania wymierzone w Polaków są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Mińska. Reżim Aleksandra Łukaszenki przeprowadził rewizję w budynkach zajmowanych przez Związek Polaków na Białorusi. Zatrzymani zostali liderzy polskiej mniejszości. Angelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, została skazana na 15 dni aresztu. Po niej białoruski reżim zatrzymał kolejnych Polaków: Andrzeja Poczobuta, Irenę Biernacką oraz Marię Tiszkowską. Dziś w obronie polskiej mniejszości wystąpił polski Sejm. Treść uchwały odczytał wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża sprzeciw wobec brutalnej kampanii represji rozpętanej przez władze białoruskie przeciw obywatelom Białorusi narodowości polskiej, pragnącym prowadzić działalność kulturalno-oświatową i pielęgnować tradycje narodowe. Polski Sejm, jak czytamy w uchwale, sprzeciwił się ingerowaniu w funkcjonowanie polskiej mniejszości na Białorusi. Wskazał, że działania podjęte przez białoruskie władze są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Mińska. Ponadto posłowie uznali, że zatrzymania wobec Polaków prowadzą do eskalacji napięć i pogłębienia samoizolacji Białorusi na arenie międzynarodowej. Jest postanowienie sądu w sprawie o ochronę dóbr osobistych, którą prezes Orlenu Daniel Obajtek wytoczył kierownictwu i dziennikarzom Gazety Wyborczej. Na portalu Gazety ma m.in. pojawić się wzmianka o toczącym się procesie. Warszawski Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia w sprawie, którą prezes Orlenu Daniel Obajtek wytoczył Gazecie Wyborczej. Chodzi o artykuł z 14 marca pod tytułem Śledztwo Wyborczej. Obajtek dostał milionową zniżkę na apartament, a Orlen został sponsorem piłkarskiej Akademii Dewelopera. Sąd stwierdził, że artykuł może zawierać nieprawdziwe informacje i bezpodstawne sugestie naruszające moje dobra osobiste. Koniec kłamstw i pomówień, napisał na Twitterze Daniel Obajtek. Oświadczenie po decyzji sądu wydał pełnomocnik prezesa Orlenu, mecenas Marcin Zaborowski. Udzielenie zabezpieczenia oznacza, że Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że pan Daniel Obajtek już na początkowym etapie sprawy uprawdopodobnił, że doszło do naruszenia jego dóbr osobistych, zarówno przez autorów tekstu, wydawcę, jak i redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. W ramach zabezpieczenia sąd nakazał Gazecie Wyborczej zamieścić pod sporną publikacją wzmiankę o toczącym się postępowaniu oraz o tym, że artykuł może zawierać nieprawdziwe informacje i bezpodstawne sugestie, które mogą naruszać dobre osobiste Daniela Obajtka. Prezes PKN Orlen odpiera zarzuty dotyczące zakupu przez niego apartamentu po zaniżonej cenie. Tłumaczy, że nabycie nieruchomości odbyło się po cenie rynkowej. W ramach programu Młodych Liderów powstanie nowe stypendium prezesa Rady Ministrów. O tym, jaki będzie jego kształt, zdecydują także uczniowie.
Stypendium prezesa Rady Ministrów przyznawane jest od 30 lat. To nagroda za wybitne osiągnięcia w nauce. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego w ramach programu Młodych Liderów stypendium będzie zreformowane. Poza osiągnięciami edukacyjnymi młodzież doceniana ma zostać za pracę zespołową oraz talenty artystyczne i sportowe. Dziś wiemy, że nie tylko te dobre oceny mają znaczenie. Chcemy poznać i zrozumieć, jakie jeszcze inne potrzeby ma nasza polska młodzież. Mówi pełnomocnik rządu do spraw GovTech Justyna Orłowska. Na to, jak nowe stypendium będzie ostatecznie wyglądało, wpływ ma mieć także młodzież. Projekt reformy złożony jest z dwóch etapów. Pierwszy to konsultacje. Do udziału w nich zaproszeni są uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zadaniem jest połączenie się w zespoły, w grupy i wypracowanie najlepszych pomysłów na to, jak właśnie to stypendium prezesa Rady Ministrów ma wyglądać. Prosimy Was o opinię w kwestiach takich jak liczba wyróżnionych uczniów, rodzaje aktywności, za które przyznawane będą stypendia, czy jego wysokość. Czas na przesyłanie propozycji to 2 miesiące. Autorzy najlepszych pomysłów zostaną nagrodzeni. Na wybrane koncepcje stypendium będzie można zagłosować w drugim etapie. W głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy, nie tylko uczniowie. Ten etap potrwa od 7 do 18 czerwca. Projekt reformy to forma dialogu pomiędzy przedstawicielami rządu i środowiskami młodzieżowymi. Również w ramach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem z udziałem przede wszystkim samej młodzieży, środowisk młodzieżowych były współtworzone koncepcje związane z tym, jak te konsultacje przeprowadzić. Mówi pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek. Wszystkie etapy projektu realizowane będą na specjalnej platformie gov.pl/stypendium. Sejm postanowił uczcić dziś 100-lecie urodzin księdza Franciszka Blachnickiego. Projekt w tej sprawie poparły niemal wszystkie kluby. Wyłamała się Lewica i część posłów Koalicji Obywatelskiej. 24 marca minęło 100 lat od urodzin księdza Franciszka Blachnickiego. Duszpasterza i patrioty, dziś sługi Bożego Kościoła Katolickiego, kandydata na ołtarze. Ruch Światło-Życie, proszę Państwa, był jedną z największych niezależnych organizacji kształtujących młode pokolenia. W duchu patriotyzmu, w duchu odpowiedzialności za wspólnotę. Mówił dziś w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Ksiądz Franciszek Blachnicki zbudował wielki ruch antyalkoholowy. Poprzez ruch Światło-Życie wychowywał młodych w duchu odpowiedzialności za Polskę, co później dało też podwaliny pod powstanie Solidarności. Wspierał drogę ku polskiej wolności, także wtedy, gdy przebywał w Niemczech. Dziś uchwałą uczcił go Sejm RP. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając jego zasługi dla narodu polskiego, wkład w krzewienie cnót moralnych i opór przeciwko komunizmowi, oddaje hołd temu wielkiemu człowiekowi oraz składa cześć jego pamięci. To fragment uchwały, która dziś została odczytana w Sejmie. Upamiętnienie księdza Franciszka Blachnickiego do swojej kampanii wymierzonej w Kościół w Polsce postanowiła wykorzystać poseł Joanna Senyszyn z Lewicy. To kolejny akt strzelisty, robiony na ciche zamówienie Kościoła katolickiego, który w ten sposób próbuje ratować resztki słusznie utraconego autorytetu. Tych słów bez komentarza nie zostawił poseł Robert Winnicki. Lewica głosowała przeciwko uchwale, co polityk Konfederacji nazwał atakiem na postać heroiczną, bo za taką uznał właśnie księdza Franciszka Blachnickiego. Ten głos Senyszynowej dzisiaj jest obrzydliwą, podłą manipulacją i trzeba powiedzieć jasno, że nie potrzebujemy w Polsce rozdziału Kościoła od państwa. Potrzebujemy dzisiaj w Polsce rozdziału Lewicy od państwa. Raz na zawsze. Przeciwko upamiętnieniu księdza Franciszka Blachnickiego była grupa polityków wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej, a także Hanna Gill-Piątek, związana z Polską 2050 Szymona Hołowni. Choć oficjalnie nie ma jeszcze nowej frakcji w Parlamencie Europejskim, to rozmowy premierów Polski i Węgier z Matteo Salvinim mogą właśnie do tego prowadzić. Do spotkania polityków dojdzie pojutrze w Budapeszcie. Fidesz Viktora Orbana do tej pory było częścią Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w Parlamencie Europejskim. Między węgierskim premierem, a reprezentującą coraz bardziej lewicowy pogląd formacją, na czele której stoi Donald Tusk, różnica zdań stała się bardzo widoczna. W efekcie zapadła decyzja o odejściu z EPP, co otwiera pole do budowy nowej unijnej siły. Na czwartek Viktor Orban zaprosił do Budapesztu premiera Mateusza Morawieckiego oraz lidera włoskiej ligi Matteo Salviniego.
innego. To będzie roboczy stół na temat Europy, jaka będzie, przedyskutujemy tematy pracy, rodziny, dobrobytu. Będzie wspólna deklaracja, zatem karta wolności, podzielanych wartości, wolności, praw i celów na przyszłość opartych na kwestiach, na jakich zrodziła się Unia. Jako pierwszy o spotkaniu Salvini Orban Morawiecki informował włoski dziennik Corriere della Sera. Według gazety z inicjatywą współpracy i budowania alternatywy wobec Europejskiej Partii Ludowej wyszedł właśnie lider Ligi Matteo Salvini. To były informacje dnia z Panem Bogiem.